już wiemy o koronawirusie i coraz łatwiej nam zrozumieć, dlaczego niektóre rzeczy musimy i po co to wszystko. Wciąż jednak sprawdzamy i szukamy wyjaśnień. Co by się stało, gdybyśmy na przykład jednak spotkali się z kolegami i koleżankami? Teraz nie można. A dlaczego? Bo jest koronawirus i mamy czerwoną strefę. Bo jak ktoś się spotka, to może ktoś na niego kaszlnąć. Jak ktoś się spotka, to może się łatwo zarazić, no bo nie myje rąk i się zapomina o chorobie i się bawi. Ale to dziwne, bo jak nie mamy się spotykać, jak teraz się spotykamy? Bo to ważna sprawa, żeby porozmawiać. Mówi to sąd i prezydent, bo musimy nosić maski na dworzu, w sklepach i czasem jak jesteśmy u kogoś. Nie mieliśmy kontaktu z ludźmi i było nam smutno. Wychodziłam na działkę, bawiłam się z domu z bratem i siostrą. A ja czasem z tatą jadę na wsi i gram w piłkę. Nie możemy się spotykać z ludźmi, bo przerosną choroby. Sąd mówi prawdę, że no, trzeba. Ja chcę się spotykać, ale teraz nie tak często. To teraz nie wolno się spotykać, ale nie tak bardzo bym chciała. Teraz przez Skype'a. Mhm. Na kamerkę. Ja czasem tak robię. No bo ty nie masz telefonu. Ja robię, bo mam swój tablet. Raczej nikt nie chce zachorować, się męczyć i umrzeć. Koronawirus wędruje z jednej osoby na drugą, a kiedy spotykamy się z przyjaciółmi, trudno utrzymać dystans, dlatego łatwiej się zarazić. Na pewien czas lepiej jednak zrezygnować ze spotkań z kolegami i koleżankami, żeby za chwilę móc bawić się zdrowo i spotykać do woli. We'll be right back.